Cześć. Zapraszamy na konferencję online Twój rok. Konferencja odbędzie się 13 stycznia 2018 roku w sobotę. Startujemy o 10, co godzinę będzie nowe wystąpienie, ale pomiędzy wystąpieniami będziemy z sobą dyskutować, a więc warto. My wszystkie w związku z tym będziemy w Lublinie, ale konferencja jest online, w związku z tym możesz wziąć w niej udział z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy mieć dostęp do internetu. 6 ekspertek, jednego dnia, 6 tematów, na żywo bezpłatnie. A robimy tę konferencję, bo chcemy pomóc Ci zrealizować Twoje plany i cele na 2018 rok. My same od 2 lat spotykamy się, wspieramy, dyskutujemy, dzielimy swoją wiedzą, a teraz chcemy podzielić się również z Tobą. Zaczniemy od tematu, jak zdobyć wymarzoną pracę, ponieważ większość z nas spędza większość czasu w pracy. Jest to super ważny temat i ja będę prowadziła pierwszą prelekcję, a zaraz po mnie wystąpi Marta Keim. Tak, ja opowiem Wam o tym, jak działać skutecznie i z lekkością, jak skutecznie realizować swoje cele osobiste i biznesowe, a również podzielę się z Wami praktycznymi krokami, dzięki którym Wasze wyniki finansowe poszybują w górę. Kolejną osobą będzie Dorotka. Cześć, jestem Dorota Jasiowska z Sołoducha i chciałabym Wam powiedzieć, jak w tym roku dokonać przełomu w zarabianiu. Tak, pokażę Wam specjalne archetypy finansowe, które mam nadzieję pomogą Wam dojść do tego, w czym jesteście naprawdę mocne i silne, po to, żeby to wykorzystać i przekuć na realne, dobre pieniądze. Po mnie wystąpi słynna Anna Kopiś-Cichosz. Słuchajcie, ja będę chciała podzielić się z Wami, w jaki sposób uniknąć 5 najczęściej występujących z mojego doświadczenia błędów w budowaniu strategii firmy, bo jeżeli chcecie realizować swoje cele biznesowe, to będzie można je zrealizować, o ile w Waszych strategiach biznesowych nie wpadniecie w te pułapki. W związku z tym nie tylko powiem Wam, gdzie są pułapki, kiedy budujemy strategię realizacji naszych celów biznesowych, finansowych, ale również powiem Wam, w jaki sposób z nich wyjść. I kiedy już będziecie to wiedziały, pałeczkę po mnie przejmuje fantastyczna Joanna Baranowska. Joanna Baranowska, czyli ja, opowiem Wam o tym, o tej drugiej ważnej części życia, czyli o rodzinie. Ponieważ tu też spędzamy bardzo dużo czasu i stąd też czerpiemy bardzo dużo i satysfakcji, ale też mamy sporo frustracji. Więc opowiem Wam o tym, co zrobić, żeby być mamą bez frustracji i poczucia winy, żeby prowadzić rodzinę na własnych zasadach i żeby dobrze budować relacje z dzieciakami i żeby te relacje naprawdę były pełne miłości i radości, frajdy w życiu. A po mnie naszą konferencję zamknie cudowna Kamila Kruk. Słuchajcie, będziecie mieli podczas tych wystąpień przegląd tak naprawdę różnych obszarów życia. A ja zakończę tematem, który może niekoniecznie na co dzień nas dotyczy, bo będzie bardziej dotyczył takich marzeń, planów i celów związanych z tym, żeby wydać swoją książkę. Ale nie tylko ją wydać, ale jak zrobić to w taki sposób, aby rzeczywiście przyciągnąć czytelników, zyskać na tym dodatkowe środki finansowe, no i oczywiście zbudować też swoją markę zawodową. Także zapraszamy serdecznie, zarejestrujcie się na konferencję. Koniecznie, rejestracja jest konieczna, żeby być na żywo, żeby być bezpłatnie i czekamy na Was. Do zobaczenia w sobotę.